Jaki najniższy rząd rozwinięcia w szereg Maclaurena pozwala oszacować e do potęgi minus 0,8 z błędem mniejszym od 1/1000? I tu mamy wybrać jedną z czterech możliwości. A więc zrobimy to zadanie tutaj, a potem sprawdzimy wynik. No dobrze, czyli przypomnijmy sobie, tu jest mowa o szeregu Maclaurena, czyli przypomnijmy sobie wzór Taylora, jako że wzór Maclaurena, czy też rozwinięcie Maclaurena jest szczególnym przypadkiem wzoru Taylora. Czyli tak, no we wzorze to jest wzór Taylora tutaj, czyli jest ideą wzoru Taylora jest przybliżenie funkcji przez pewien wielomian, no o ile znamy wartości funkcji i jej pochodnych w jakimś punkcie. Czyli C jest pewnym wybranym punktem, no i tu mamy wartość funkcji w punkcie C, pierwsza pochodna, druga pochodna i tak dalej, aż do rzędu n i wtedy to jest ten wielomian Taylora rzędu n. Prawda? On jest tutaj właśnie zadany przez wartości funkcji i pochodnej w ustalonym punkcie C, no a także tutaj jest, a to jest wartość w punkcie x tego wielomianu. No ale oczywiście o ile funkcja nie jest wielomianem, to nie ma tutaj równości, mamy pewną resztę, czyli różnicę między funkcją a jej przybliżeniem. Rn, prawda, to jest reszta rzędu n, czyli różnica między funkcją a jej wielomianem Taylora rzędu n. No i na nią mamy taki wzór, prawda, który ta reszta, to jest jej postać taka najprostsza w postaci Lagrange'a. No i teraz no ten bardzo, bardzo przypomina ta reszta następny wyraz jakby tego rozwinięcia tutaj, tylko że zamiast ustalonego punktu C mamy punkt Y, bierzemy pochodną następną rzędu n plus pierwsze, n plus 1 w punkcie Y. Teraz o punkcie Y nie wiemy nic, znaczy wiemy coś, ale niewiele. Prawda? Wiemy, że jest to jakikolwiek punkt, to może być jakikolwiek punkt pomiędzy C a X. To znaczy dokładnie wiemy, że istnieje taki punkt pomiędzy punktem C a punktem X, no takim, że ta różnica jest właśnie, wyraża się tym wzorem. No i teraz oczywiście, jeżeli chcemy teraz w szeregu Maclaurena, no wzór Maclaurena mówi, że C jest 0, prawda? Czyli przybliżamy funkcję przez jej wartości i pochodne w zerze, wtedy tu mamy taki wielomian, prawda? Te czynniki są x, x kwadrat, x do trzeciej i tak dalej. No i teraz z błędem mniejszym. Chcemy mieć kontrolę nad błędem. No to mamy kontrolę nad błędem, o ile potrafimy oszacować tę resztę. No to może spróbujmy, prawda? Czyli jeżeli Rn od x, no i wartość bezwzględną. No więc tak, jeżeli my potrafimy oszacować tę n plus pierwszą pochodną na tym przedziale od c do x, no to mamy również kontrolę nad błędem. Czyli jeżeli wiemy, że pochodna rzędu n plus 1 w punkcie y, powiedzmy, jej wartość bezwzględna jest mniejsza równa m, i tu jest dla każdego y pomiędzy c a x, prawda? Czyli tak jak tutaj, dla każdego y no potrafimy znaleźć takie oszacowanie górne, no to wtedy oczywiście mamy kontrolę nad błędem, bo ten błąd jest mniejszy od m no razy x minus c do potęgi n plus pierwszej, no wartość bezwzględna, tak, podzielone przez n plus 1 silnie. Dobrze, to tyle tytułem przypomnienia. Teraz wracamy do naszego zadania. Czyli co? Mamy obliczyć e do minus 0,8. No to naturalną funkcją, którą tutaj mamy, do której będziemy stosować nasz wzór Maclaurena, to jest e do x, prawda? Funkcja wykładnicza. C jest równe 0, no tu na marginesie moglibyśmy również, no i x może jeszcze, a x jest minus 0,8. Czyli może tutaj naszkicujmy tę naszą sytuację, czyli mamy 0, minus 1 i tu jest nasz x równe minus 0,8. No i teraz moglibyśmy wziąć funkcję e do minus x i wziąć x równe 0,8, więc to by doprowadziło nas do tego samego. Może skupmy się na tym sposobie, czyli bierzemy funkcję wykładniczą. No, funkcja wykładnicza ma tę przyjemną własność, że jej pochodna to jest ona sama. No skoro pierwsza pochodna jest samą funkcją, to wszystkie pochodne, prawda, są zawsze, każda pochodna funkcji wykładniczej jest
funkcją wykładniczą. No i ponieważ C jest 0, to nasz wzór Maclaurena, te wszystkie te rzeczy tutaj, prawda, F od C, F prim od C, F bis, wszystko to będzie 1. Prawda? Czyli nasz wzór Maclaurena dla funkcji wykładniczej no wygląda tak, że E do X równa się 1 plus X przez 1 silnia plus druga pochodna, czyli w zerze, czyli 1 x kwadrat przez 2 silnia plus i tak dalej plus x do n tej przez n silnia plus reszta. No i w naszej sytuacji za x wstawiamy e do minus 80, czyli będziemy mieli tak, e do minus 80 równa się 1 plus minus 0,8 przez 1 silnia, no mógłbym nie pisać 1 silnia, ale już, plus minus 0,8 do kwadratu przez 2 silnia, plus minus 0. Widać, że znaki będą na przemian plus minus, plus i tak dalej, plus rn od x. No dobrze, i teraz ta nasza reszta, może rn od minus 0,8, tak ją napiszmy sobie, moduł, będzie mniejsza równa. No właśnie, popatrzmy tutaj. To m tutaj to musi być, musimy mieć oszacowanie na pochodną, na jakim przedziale? Na jakimś przedziale pomiędzy x a c, czyli pomiędzy ten nasz przedział, na którym musimy umieć oszacować naszą pochodną, to jest ten przedział. Czyli teraz jak każda pochodna funkcji wykładniczej to jest funkcja wykładnicza, czyli to nasze m musimy umieć oszacować e do y mniejsze równe m dla y pomiędzy minus 0,8 a 0. Ale funkcja wykładnicza jest funkcją ściśle rosnącą, no to na tym przedziale największa wartość jest oczywiście w zerze. Czyli m możemy położyć 1, czyli e do y moduł mniejsze równe 1, no dla każdego y należącego do tutaj. Czyli wobec tego tutaj to nasze oszacowanie będzie po prostu 1 i tu jest minus 0,8 moduł do potęgi n plus pierwszej przez n plus 1 silnia. No i chcemy, aby to było nie większe niż 1/1000. To jest nasz, chcemy, aby nasz błąd nie przekroczył 1/1000. No i musimy znaleźć n. No to jeszcze raz, pochodna 0, przepraszam. Wartość bezwzględna minus 0,8 to jest 0,8, czyli musimy znaleźć n, które czyni zadość następującej nierówności. 0,8 do n plus pierwszej przez n plus 1 silnia musi być mniejsze niż 1/1000. Dobrze, może jeszcze tutaj, no to zobaczmy, może zacznijmy od jakiegoś, na przykład od n równego 4. Spróbujmy n równe 4. Czyli to mamy tak, 0,8 do piątej przez 5 silnia. No ile to jest, czyli tak, 0,8 to jest 0,8, to jest tak, czyli to będzie 8 do piątej podzielone przez 10 do piątej, a 5 silnia to jest 120, tak? Tak, 120. Czyli, no, może tak, ile jest 8 do piątej, to jest powiedzmy 2 do, 8 to jest 2 do trzeciej, czyli to można napisać, to jest tutaj ta rzecz, to jest 2 do 15, czyli to jest 2 do 10 razy 2 do piątej, to może tak jest wygodnie, bo 2 do 10 to jest mniej więcej 1000, więc to nam będzie łatwo porównywać może tutaj, czyli dokładnie 1024 to jest 2 do 10, 2 do 5 to jest 32 podzielone przez 10 do 5 to jest 100 tysięcy i tu jest 120. Zobaczmy tak mniej więcej ile to jest. No 1000 przez 100 tysięcy to jest mniej więcej 1/100.
I tu mamy 30, jest 1/100, a to jest mniej więcej 1/4, czyli to jest około 1/100 razy 1, około 1/400, czyli wygląda na to, że to jest jednak za dużo, czyli to jest więcej niż 1/1000. Czyli chyba musimy wziąć większe n, spróbujmy n równe 5. To teraz mamy tak, 0,8 do 6, no sześciolnia to jest 120 razy 6, czyli 720, czyli to będzie tak, no widać, że to się tak zmieni, to można porównywać z tym, bo jak zmieniam n o 1, to to mi się mnoży przez 0,8, prawda, dostaję jedną potęgę tu i sześciolnia to jest 5 razy sześciolnia, czyli mogę od razu napisać, że to jest 1024 razy 32 razy 8 podzielone przez 10 do 6 razy 120 razy 6 jeszcze, tak? Czyli jak napiszemy to sobie tak jak tutaj, to było 1024 razy 32 przez 10 do 5 razy 120, to było to, co żeśmy oszacowali na około 1/400. I tu jeszcze nam zostało 8 przez 6 razy 10, tak? Bo tu jest 1/10 stąd, czyli 8 przez 6 razy 10 to jest przez 2, jak podzielę, to jest 4/30. 4/30 to jest trochę więcej niż 1/10, skoro to było 1/400, około 1/400, to będzie około 1/4000. No może użyjmy kalkulatora, jeszcze poskracajmy tutaj, policzmy dokładnie. Wygląda na to, że to wystarczy. Czyli to jest tak, 4 przez 120 to jest 30, czyli tu mamy tak, 1024 razy 32 przez 30 razy 30, czyli 900 razy 10 do 5, czyli to jest co? 1024, no może policzmy, kalkulator tu mamy, tak, może policzmy sobie. Tysiąc dwadzieścia cztery razy 32, tak, podzielić przez 900 i jeszcze podzielić przez 100 000, tak, i jeszcze podzielić przez 100 raz 2, 3. No to jest 3,64 razy 10 do minus 4, tak? Czyli to jest równa się około 3,64 razy 10 do minus 4, czyli około 3, między 3 a 4 dziesięciotysięczne, co jest na pewno mniej niż 1/1000. Wobec tego wygląda na to, że wystarczy nam n równe 5 w tym rozwinięciu. Czyli wystarczy nam wielomian 5 stopnia i ostatni wyraz tutaj będzie x do 5 przez 5 silnia. No to sprawdźmy sobie 3, 4, 5. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.